Jednoznacznie nie wiemy, skąd to skażenie, my tylko domniemywamy. Kilka lat temu informowaliśmy o podejrzeniu co do chemicznego skażenia roślin w ogrodach działkowych w Szczakowej. Mimo naszych interwencji nic się nie da załatwić. Pan prezydent twierdzi, że to jest susza, tylko dziwne, że susza jest tylko gdzie najbliżej. Teraz na działkowców znów padł blady strach. Rośliny w ich ogrodach są pokryte dziwną substancją, a sami działkowcy obawiają się o swoje zdrowie lub nawet życie. Człowiek by się cieszył, jak coś urośnie, ale to jeszcze jest nic. Ale przychodzi się na działkę, jestem emerytem, nie? Oddychnąć, a ja nie wiem, czy oddycham, czy ja wciągam coś do organizmu. I filtruję. Bo organizm wszystko przyjmie i sfiltruje. Ale na ile to wytrzyma? Widzicie Państwo, wszystkie drzewa posychają. Pięknie kwitła papierówka, pięknie kwitła śliwa, węgierka, nie ma nic. Przechodzą takie pasy, że dzisiaj jest wszystko pięknie, ładnie, na drugi dzień się przychodzi, patrzymy, jest wszystko żółte. Róże, miałem taką piękną różę, dosłownie takie były kwiaty. Zakwitła, jakbyś, nie powiem, co się stało. Uschło wszystko w ciorty. Sytuacja w ogrodach działkowych w Szczakowej trwa od kilku lat. Działkowcy mają problem z wyhodowaniem jakichkolwiek roślin bądź warzyw. Wszystkie usychają. Wszystko na działce rosło. Groszek cukrowy, bób, kalafior, kalarepka, kapusta włoska, ogórek, pomidor na pole. Kto tam cieplarkę stawia albo coś? Wszystko rosło. A teraz co się włoży? Nic. Niegdyś mogli hodować co tylko chcieli, a warzywa spożywać. Teraz jest to niemożliwe. Na roślinach w ogrodach można zaobserwować żółto-pomarańczowy nalot, a rośliny po prostu usychają. Podobno, że gleba jest też skażona, ponoć, że pani ze środowiska, jak brała próbki, to stwierdziła, że to jakieś metale ciężkie, że coś tam, że coś tam. Tylko, że dziwne, że te metale ciężkie nie działały, dopóki nie było tego zakładu. Tośmy mieli tu zbiory fantastyczne. Zdaniem mieszkańców z ogrodów były pobierane próbki do badań, ale wyników nie znają. Uważają, że wszystko jest owiane tajemnicą. Podejrzewam, że gdzieś ktoś coś wie na ten temat, tylko że sprawa może być na tyle nieprzyjemna i czy nawet groźna, że boją się niektórzy ludzie upowszechnić to, co wiedzą. A przecież przydałoby się wiedzieć. Sami działkowcy mówią, że kiedyś ich ogrody były miejscem wypoczynku i relaksu. Teraz tak nie jest. Te działki mamy od lat 80. To było przepięknie. Zbiory były cudowne. Wszystko było. Nawet drzownic nie ma. Nawet ptaków nie ma. Tu było sikorek. Nawet tych durnych kosów, bo my to wiemy, że to są najgłupsze ptaki, jakie są kosy. Nie ma nic. Działkowicze wolą zostać w domu niż ryzykować utratę zdrowia. Co jest powodem zanieczyszczenia działek? Działkowcy się domyślają, ale nie chcą tego mówić na głos. Domniemywamy, że to idzie stamtąd. To jest domniemywanie graniczące wręcz z pewnością, ale nadal domniemywanie, prawda? Czy ktoś w końcu poważnie potraktuje problem działkowców?